samochodzie mamy tutaj kontrolkę. Z lampą i napis sprawdź system. Ustaliliśmy, że nie działa nam doświetlenie lewego zakrętu, czyli po skręceniu kół w lewo nie zapala się doświetlenie, czyli nie zapalają nam się diody, które mają za zadanie doświetlić nam ten zakręt. Z prawej strony to działa, także mniemam, że problem jest tutaj w lewej lampie. W związku z tym będziemy się zabierać za rozebranie samej lampy i zobaczymy, w czym problem. Honda CR-V. Jest to lampa biksenonowa, ale z LED-em. I teraz mamy tutaj taki obrys, takie C, które pełni dwie funkcje. To jest światło do jazdy dziennej, a później przygasa i staje się postojówką. Jest to lampa z doświetleniem zakrętu, co też ważne, bo są takie modele bez tego doświetlenia. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, po skręceniu kołami w prawo zapalają nam się tutaj diody do doświetlenia zakrętu z prawej strony. Z lewej to nie świeci, bo koła są skręcone w prawą stronę. Po skręceniu kół w lewo doświetlenie tutaj z prawej strony zgasło. Powinno zapalić się właśnie tutaj z lewej strony, ale się nie zapala. I właśnie dlatego to auto trafiło do mnie, aby tutaj tą lusterkę naprawić.